Pod koniec grudnia ubiegłego roku mieliśmy przyjemność rozmawiać na lotnisku w Goleniowie z Olgą Buławą, obecną Miss Polski, która potwierdziła, że jeszcze w styczniu odwiedzi nasze miasto. Pani Olga dotrzymała słowa i w piątek, 11 stycznia, odwiedziła Świnoujście. Odwiedziny rozpoczęła od miejsca dla niej już sentymentalnego. Szkoły podstawowej nr 6, w której pobierała pierwsze życiowe nauki. Dlaczego tu, pani Olgo? Dlatego, że jest to moja ukochana podstawówka, do której chodziłam. Czyli rozumiem dziś taka podróż podniebno-sentymentalna. Tak, dokładnie. I też moja młodsza siostra jest teraz tutaj w szóstce również, więc tym bardziej chciałam odwiedzić tą szkołę. Pani Olgo, a na którym to piętrze się pani tak uczyła najbardziej? Na pierwszym, drugim, najbardziej na to dole? Najbardziej tutaj, w sali chyba numer 2, właśnie tutaj za nami zaraz. To była klasa która? Klasa, bo ja tutaj chodziłam właściwie 2 lata, 5. i 6. klasa. Uczyła się pani życia po prostu, tak? Uczyłam się życia i na przykład tutaj jedno z takich fajniejszych doświadczeń to trenowałam koszykówkę. Fajnie, fajna szkoła, bardzo dobrze wspominam. I właśnie, i te wspomnienia takie pozostają od czasu do czasu. Będąc w Świnoujściu, pamięta pani, że 6. to jest ta właśnie szkoła? Tak, jak najbardziej. Jeszcze mamy w ogóle fajnego kolegę z klasy, który jest piosenkarzem. Niedawno był w Mam Talent, Krystian Walczak. Pozdrawiał go serdecznie. I właśnie ostatnio się widzieliśmy w Warszawie, a razem chodziliśmy tutaj do 6. do klasy. Mhm. Rozumiem, trochę wolnego od pracy, czyli od lotu. Dlatego jest pani na 44 wyspach. Trochę wolnego, to znaczy specjalnie jeden dzień poświęcony na to, żeby móc tutaj przyjechać. Mhm. I tyle. Zdąży pani wszystko obejść, ze wszystkimi się spotkać, ze wszystkim porozmawiać? Na pewno z moimi bliskimi wszystkimi nie zdążę, niestety, ale takie spotkania właśnie z mieszkańcami i z mediami lokalnymi mam zaplanowane dzisiaj właśnie w harmonogramie od rana do wieczora, a jak będę miała okazję, to przyjadę prywatnie, żeby bardziej ten czas spędzić z rodziną i z przyjaciółmi. Właśnie. Pani Olgo, najbliższe plany? Najbliższe plany teraz to będzie powrót do Warszawy i będę wolontariuszką w najbliższych dniach. Będzie Czyli można mnie Wielka spotkać. Orkiestra Świątecznej Pomocy? Tak. Jasne. Także tam najbliżej mi. Dzieci czekają, za chwilę zobaczymy pani powitanie. Teraz na razie, jak ja to mówię, po cywilnemu, ale za chwilę będzie szarfa i korona, rozumiem. Tak, zaraz właśnie już ją przyniosłam, zaraz zakładam i idę się przywitać z dziećmi. Spotkanie z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 6 rozpoczęło się o godzinie 13. Z naszą kamerą i mikrofonem uczestniczyliśmy w tym szkolnym spotkaniu. Dlatego, że nasza misja nie tylko pochodzi ze Świnoujścia, ale kończyła właśnie naszą szkołę, szkołę podstawową nr 6. I tak jak wy teraz, dzisiaj nieraz zapewne siedziała tutaj w tej sali gimnastycznej na różnych imprezach. Mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawe, inspirujące spotkanie i bardzo, bardzo dziękujemy, że znalazła pani dla nas czas. Duże brawa, witamy. Kolejne spotkanie Miss Polski, tym razem z dorosłymi mieszkańcami, zaplanowane zostało na godzinę 16 w Galerii Art Miejskiego Domu Kultury. Może zaczniemy od razu od pytań, bo właściwie to nie wiem, czy jeszcze jest coś zaplanowane, czy państwo mogą po prostu tutaj ze mną porozmawiać, bo już dzisiaj, będąc w szkole, zauważyłam, że się dużo ciekawych pytań pojawia, więc... To proszę bardzo, jeżeli jest taka formuła, jeżeli państwo się zgadzacie, to proszę o pytanie. To może ja tylko powiem, że jestem dumna z tego, że jestem Świnoujścianką i tak jak do tej pory to podkreślam wszędzie, to zawsze tak będzie, bo nie zapominam miejsca, z którego pochodzę i w którym mieszka większość mojej rodziny i no, co tu dużo mówić, mamy najpiękniejsze miasto w Polsce i trzeba to miasto promować, żeby jakby no, nasi Polacy wszyscy wiedzieli, gdzie przyjeżdżać do nas na wakacje, tak? No. Proszę. I cisza znowu.